Drodzy, chciałbym kontynuować list Jakuba. Chciałbym, żebyśmy zrobili krok dalej, przypomnieli sobie, o czym Jakub mówi. Powiedzieliśmy, że Jakub jest bratem Pana, tak na tych czterech wymienionych Jakubów, tylko on nam pasuje tutaj. On tutaj nazywa siebie sługą, niewolnikiem Boga i Pana Jezusa. Pamiętacie, że na samym początku Jakubowi i rodzeństwu Pana Jezusa było trudno uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem. Były takie trudne chwile w ich wspólnych relacjach, nawet uważali, że stracił zmysły Pan Jezus. Ale po zmartwychwstaniu, już później Jakuba, rodzeństwo widzimy w dniu Pięćdziesiątnicy w Wieczerniku. Oni są już tymi, którzy wierzą i zostali napełnieni mocą z wysokości. Mówiliśmy o tym, że Jakub o tym pisze, jak ważnym jest doświadczenia i próby dla naszego wzrostu wiary. One są niezbędne, konieczne, aby nasza wiara mogła się umacniać i abyśmy mogło się też okazać, czy my naprawdę chcemy służyć Bogu, czy też tylko służymy Bogu do momentu, kiedy nam to pasuje. Czy jesteśmy gotowi, tak jak Chrystus za nas oddał życie, my położyć życie dla sprawy Bożej? W ostatnim czasie mówiłem na temat modlitwy. Właściwie nie, modlitwy mówiłem w niedzielę, ale dzisiaj chcę to kontynuować z listu Jakuba. Chcę temu poświęcić naszą uwagę, bo Jakub porusza w tym swoim liście w kilku miejscach temat modlitwy. Pamiętacie, kiedy przedstawiałem wam Jakuba, brata pańskiego, to jeden z bardzo wczesnych takich historiografów, Hegezyb, zanotował, że kolana Jakuba były twarde jak u wielbłąda. Był dowód, tak mówiono, Jakub wiele, wiele godzin spędzał klęcząc, modląc się za swój naród, modląc się o Kościół, a więc był oddanym modlitwie. Dlatego też w tym jego liście możemy zobaczyć, że kwestia temat modlitwy spina ten list. Możemy znaleźć na początku, gdzieś tam troszeczkę za środkiem informacje o modlitwie. Jak popatrzycie do tego listu, do pierwszego rozdziału, w pierwszy taki fragment, zaraz już na początku, po tych próbach, doświadczeniach, o których on tutaj pisze, mówi od wiersza 5: jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania, i mądrość będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma, dlatego że on sam nie wie, czego chce. Jest niestały w całym swoim postępowaniu. Więc już na samym początku Jakub wspomina i mówi, w jaki sposób powinniśmy się modlić do Boga. Drugi taki znaczący fragment jest w 4 rozdziale. Ja nie będę może go czytał całego, od 1 do 12 sobie zaznaczyłem, ale on tam mówi o pewnych sporach, walkach pomiędzy braćmi, a w wierszu drugim, ten wiersz drugi mówi tak, nie macie, bo nie prosicie. A trzeci wiersz, a gdy prosicie, nie otrzymujecie, ponieważ niewłaściwie prosicie, chcąc tym, co moglibyście otrzymać, zaspokoić swoje namiętności. Następnie w 5 rozdziale, w wierszu 11, jest taka wzmianka o Hiobie. Co prawda wprost nie ma mowy o modlitwie, ale wszyscy dokładnie wiemy z księgi Hioba, że w tym całym doświadczeniu i próbach, przez jakie przechodził Hiob, on się modlił. Wołał do Boga, chociaż nie miał żadnej przez miesiące odpowiedzi ze strony Boga. I tutaj czytamy w 11 wierszu tak, zauważcie, że tych, którzy wytrwali, uważamy za szczęśliwych. Słyszeliście o wytrwałości Hioba. Wiecie, jaki był cel Pana. Wiecie też, że Pan jest bardzo litościwy
i miłosierny. I końcówka jest bardzo taka mocna pod względem właśnie modlitwy. Od 13 wiersza tego 5 rozdziału. Czy jest wśród was ktoś w nieszczęściu? Jeśli tak, niech się modli. Cieszy się ktoś, niech śpiewa pieśni. Czy ktoś pośród was choruje? Jeśli tak, to niech przywoła starszych kościoła i niech się pomodlą nad nim wraz z namaszczeniem go oliwą w imieniu Pana. Modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go podźwignie. A jeśli dopuścił się grzechów, będą mu przebaczone. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Modlił się on usilnie, żeby nie padał deszcz. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znów modlił się i z nieba spadł deszcz, a ziemia wydała swój plon. Jakub nie tylko pisze, ale jest takim wyraźnym przykładem zaangażowania w modlitwie. Zresztą bardzo podobnie jak Pan Jezus Chrystus. Jeśli byście czytali Ewangelię Łukasza, Ewangelia Łukasza nazwana jest Ewangelią kobiet biednych, ale też Ewangelią Ducha Świętego i modlitwy. Dlatego, że te tematy przebijają się w tej Ewangelii Łukasza bardzo mocno. I oto widzimy naszego Pana, który jest bardzo często na osobności i się modli. I choćby w 6 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy o tym, że Jezus wyszedł na górę i spędził noc na modlitwie. A później, kiedy zszedł z góry, wybrał spośród swoich uczniów 12. W 11 rozdziale Ewangelii Łukasza uczniowie proszą Jezusa, żeby nauczył ich się modlić. I On uczy ich się modlić i wzywa wyraźnie, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone. A więc chociaż Jakub nie chodził z Panem Jezusem, to Jezus jest tutaj takim dla nas największym wzorem. I Jakub także naśladuje w tym Pana Jezusa Chrystusa. W tym 5 rozdziale są użyte takie ciekawe słowa, greckie słowa. W tym 13 wierszu cierpi ktoś zło. Tutaj jest przetłumaczone, ktoś jest w nieszczęściu, niech się modli. Dosłownie, jeśli cierpisz zło, doznajesz zła w swoim życiu, módl się. Zacznij do Boga wołać w swoim cierpieniu. W tym złym, które doświadczasz. To jest taka Boża rada. Oczywiście, że człowiek może szukać różnych rozwiązań, ale Jakub radzi, żeby w takich trudnych, złych chwilach, sytuacjach, abyś się zaczął modlić. Oczywiście nie będziesz się modlił z reguły, jeżeli nie wierzysz w Boga. Albo nie chodzisz z Bogiem. Będzie modlitwa to taką ostatecznością, jeśli już rzeczywiście będzie tak bardzo źle i stwierdzisz, że no jedynie Bóg może pomóc i może dobrze jest do tego Boga się pomodlić. I czasami tak to wygląda w życiu ludzi. A więc jeśli jest źle, tutaj mówi, jeśli ktoś choruje, i tutaj jest użyte słowo takie, które oznacza słabość. Jeśli przeżywasz chorobę, która osłabia twój organizm, jakakolwiek by to nie była choroba, co powinieneś robić według Jakuba? Modlić się. On miał takie rozwiązanie, on praktykował modlitwę. I jeśli on tam jeszcze używa takiego słowa, jeśli ktoś jest nękany, dosłownie tu jest mowa o tym, że ta choroba jest pewnego rodzaju dolegliwością nie tylko fizyczną, ale Jakub używa tam jeszcze innego słowa, dosłownie nękany, przeżywa pewnego rodzaju opresję, jest to bardziej natury psychicznej, niech on się modli, bo Pan ma moc go podźwignąć. Kiedy będą się od niego modlić, kiedy go namaszczą olejem, Pan go podźwignie. I tak zastanawiałem się, Jakub, który pisze z własnego doświadczenia, bo można dużo o modlitwie mówić,
Pytanie jest, czy my się modlimy. Czy my się modlimy w taki sposób, aby dotykać tronu Boga, aby doświadczać czegoś, że rzeczywiście przychodzi od Boga odpowiedź, wstępuje moc Boża na nasze życie, Bóg nas podnosi w naszej sytuacji. Czy doświadczamy tego rodzaju modlitwy, wysłuchanych naszych modlitw? Bo jak zdajemy sobie sprawę, że nie chodzi o modlitwę dla modlitwy. Modlitwa jest rozmową z Bogiem, jest przychodzeniem do Boga w różnych trudnych sytuacjach i Bóg odpowiada. Ja w niedzielę mówiłem o tym festiwalu, który robiliśmy i jak oglądałem to, co działo się, zanim my zaczęliśmy robić ten festiwal, gdzie rzeczy Boże były pomieszane z takimi bardzo frywolnymi rzeczami, wróciłem do naszego mieszkania i zacząłem wołać do Boga, daj Boże nam zrobić coś takiego, taki festiwal, gdzie będzie głoszone Słowo Boże, że to nie będzie w jakiś sposób dyskredytowane przez jakieś frywolne zachowanie, ale będziemy mogli w mocy Twojej głosić Ewangelię. I pamiętam, jak chyba wtedy leżałem na podłodze, twarzą do ziemi, wołałem do Boga, Boże, zrób coś, daj nam łaskę. I nie wiem, czy to było w następnym roku, czy za dwa lata, rozpoczęliśmy robić festiwale, które trwały przez co roku, przez 11 lat. Rozpoczęliśmy od potężnego, zawsze rozpoczynało się od Marszu dla Jezusa przez całe miasto, od zboru Betel aż do amfiteatru w Ustroniu. I kiedy pierwszy marsz, jak myślę, ludzie z różnych denominacji przychodzili, aby być z nami i gdzieś koło 1800 do 1000 ludzi szliśmy, śpiewaliśmy i wielbiliśmy Boga. Bóg jest tym, który chce dokonywać wielkich rzeczy. I nie wolno, nie powinniśmy się obawiać, prosić Boga o wielkie rzeczy, aby Bóg zadziałał. Bo Bóg chce, bo On jest wielkim Bogiem i On ma wielkie, dobre rzeczy dla nas. I pamiętam, między innymi, jako zbór pierwsi, jedni, jak nie pierwsi chyba, organizowaliśmy bramy nieba w naszym kraju. I te bramy nieba, płomienie piekła, ten spektakl został zrobiony w amfiteatrze przez dwa wieczory, a amfiteatr na 2000 ludzi wypełniony był ludźmi. Wiecie, kiedy było wezwanie, oddanie życia Bogu, tak myślę, między 300 a 500 ludzi wychodziło do przodu, aby oddać swoje życie Bogu. Cały przód amfiteatru był zajęty ludźmi, którzy się modlili i prosili Boga o łaskę, o przebaczenie. I nie wiem, czy to było na drugi wieczór, kiedy wszyscy są zgromadzeni, spektakl ma się rozpocząć i nagle deszcz zaczyna kropić. Wiecie, macie sprzęt otwarty, wszystko i kiedy zaczyna kropić, a za chwilę może być ulewa, to jest po wszystkim. Sprzęt zaczyna szczelać i zwarcia i tak dalej. I ten, który prowadził, ten gość z Anglii, brat Terry, stanął i powiedział, Panie, prosimy Cię teraz, aby ten deszcz ustał. I w jednym momencie przestało padać. Wszyscy mogli oglądać spektakl. I znowu koło 300 do 500 ludzi wychodziło na środek, aby swoje życie oddać Bogu. Wiecie, kiedy przechodzimy przez różne rzeczy, pytanie jest, czy jest w naszym sercu chęć, pragnienie oglądania Boga działającego, pełnego mocy. Dzisiaj może tak mówić, no tak, my ciągle mówimy o pewnych rzeczach. Dzisiaj jest u nas tak niewiele, ale to nie znaczy, że Bóg, który jest mocnym Bogiem, nie może odpowiedzieć na Twoją i moją modlitwę, że Bóg może Ciebie i mnie w potężny sposób użyć. Pytanie jest, czy pozwolimy Bogu włożyć do naszego serca brzemię i ciężar, który jest w Bożym sercu. Bo nie chcemy się modlić według naszych własnych pragnień, ale chcemy się modlić według tego, co jest w Bożym sercu. A więc czasami dobrą rzeczą jest odejść gdzieś na bok, tak jak Jezus. Wyjść gdzieś na taką swoją górę modlitwy, odizolować się od innych i słuchać, co Bóg chciałby mi powiedzieć. Wiecie, że my dzisiaj za bardzo nie chcemy słuchać i nie słyszymy Boga. Mamy komórki, mamy internet, prawda? Godziny możemy od wiadomości do...
nie jesteś w stanie usłyszeć Boga. Dopiero musisz odejść na bok, zostawić wszystko, powiedzieć, co Panie chcesz do mnie powiedzieć. I ludzie, którzy doświadczali potężnej mocy i wylania mocy Bożej, oni szukali Boga i szukali takiego miejsca odosobnienia, aby wsłuchać się, co Bóg chce im powiedzieć. Potrzebujemy tego, wszyscy drodzy. Biblia mówi, ukorzy się mój lud, nazwany od mego imienia i będą się modlić, to ja ich ziemię uzdrowię. Ale ktoś musi się znaleźć, kto będzie stał przed Bogiem, aby się modlić. Jakub wyraźnie mówi, jeśli komuś z was brak mądrości, niech się modli. A więc zaznaczyłem sobie taką pierwszą rzecz. Jeżeli moja modlitwa ma dotrzeć do Boga, bądź konkretny. Jakub tu mówi akurat o mądrości. Brak ci mądrości? Módl się konkretnie o mądrość. Aby Bóg dał ci mądrość w różnej sytuacji, w której się znajdujesz. Czyli inaczej mówiąc, proś Boga o konkretne rzeczy. Jak mogę sprawdzić, czy Bóg mnie słyszy, czy nie, czy odpowiedział, czy nie, jeśli modlę się tak bardzo ogólnie, Panie, pobłogosław. Ale jeżeli modlisz się konkretnie o daną rzecz, o daną osobę, i nagle widzisz, że coś się zmienia w jej życiu, to widzisz, że Bóg odpowiada na twoją modlitwę. A więc Jakub radzi nam. Ten, który sam się modlił wiele, mówi bądź konkretny. Proś Boga o konkretne rzeczy. W tym innym miejscu mówi, choruje ktoś, niech prosi Boga. A więc mamy o to prosić. Jezus także o tym mówił. Proście, a będzie wam dane. Jakub 4,2 mówi, nie macie, bo nie prosicie. A więc bądź konkretny. Bądźmy konkretni w naszych modlitwach. Nie bój się pomodlić, mówić Bogu o konkretnej sprawie. Czegokolwiek by to nie dotyczyło. Po drugie, kiedy czytam o tym, co Jakub pisze o modlitwie, mówi, bądź pełen oczekiwania i spodziewania. Wiedz, że Bóg obdarza chętnie, szczodrze, bez wypominania. Tak tutaj jest napisane w tym fragmencie Bożego Słowa. Który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania i mądrość będzie mu dana. Czyli kiedy się modlę, Bóg oczekuje, Jakub radzi, ja sądzę, że on to praktykował w swojej osobistej modlitwie, że on nie tylko prosił, ale on wiedział, że Bóg jest hojny, obdarza chętnie i spodziewał się, że Bóg go obdarzy błogosławieństwem, tym, o co prosi. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale wierszu 6 czytamy, kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że on istnieje i że Bóg nagradza tych, którzy go szukają. Inaczej mówiąc, ja wierzę w Boga, którego ręka nie jest kurczowo zamknięta i ściśnięta i trzeba z ręki Bożej wydzierać błogosławieństwo. Wierzę, że Boża ręka jest otwarta, że Bóg daje w sposób hojny, chętny. On chce, żebyśmy byli obdarowani Jego błogosławieństwem. Trzecia bardzo ważna rzecz, którą tutaj dostrzegam, radę, którą daje Jakub, kiedy modlimy się o konkretną rzecz, kiedy powinniśmy mieć to oczekiwanie, że Bóg chce mi dać i będzie mnie w obfitości błogosławił, to mam się modlić, wszyscy o tym wiemy, z wiarą. Wiara jest zaufaniem czy ufnością. Inaczej mówiąc, Jakub tu wyraźnie mówi, abyśmy nie wątpili w pozytywną odpowiedź. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości. Bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma. Czyli Bóg oczekuje, że kiedy modlę się, kiedy mam serce takie otwarte, mówiąc, ja wiem, że Bóg mnie chce obficie pobłogosławić. Oczekuję, że nie będę wątpił, nie będę się wahał, ale będę przekonany, będę miał ufność w to, że Bóg mi da to, o co go proszę. Że
stanie się to moim i Twoim udziałem. A więc wierz, ufaj, nie wątp w Bożą pozytywną odpowiedź. Jezus zawsze chwalił wiarę, a ganił niewiarę. Pamiętacie tą niewiastę cierpiącą na krwotok, która przecisnęła się przez cały tłum i dotknęła szaty Jezusa i natychmiast została uzdrowiona. Jezus to odczuł wyraźnie, mówi, on wiedział, że moc z Niego uszła. Kto się mnie dotknął? I myślę, że o to chodzi w modlitwie, żebyśmy byli pełni ufności, oczekiwania i sprawiali, że moc Boża z tronu Bożego, z Bożej obecności wstępuje na nasze życie, na daną sytuację. Syrofenicjanka, która była znieść taki pewien jakby przytyk, no, prawda, która prosi o to, żeby Jezus uzdrowił jej opętaną córeczkę, a on mówi, niedobrze jest chleb, który należy się dzieciom dawać, prawda, szczeniętom. Ale ona przeszła przez to, mówi, Panie, i szczenięta jedzą ze stołu swoich panów. I Jezus, widząc jej wiarę, jej determinację, jej wiarę, mówi, idź, Twoja córka jest uzdrowiona. I kiedy wróciła do domu, zobaczyła, że jest wolna. Wolna od demona, który rzucał ją, który nią poniewierał. Setni, który prosił o uzdrowienie sługi. W ogóle Jezus był zdumiony wiarą tego rzymskiego setnika, który powiedział, Panie, nie jestem godzien, żebyś wszedł pod mój dach. Nawet nie musisz tam być, ale wiem jedno, ty masz taką moc, że powiesz tylko słowo i mój sługa będzie uzdrowiony. Jezus zdumiał się. Mówi, takiej wiary to ja w Izraelu nie widziałem, wśród Bożych ludzi nie widziałem, Bożego ludu. A ten setnik, ten poganin, on ma taką wiarę, mówi, tylko powiedz słowo, ja wiem, co to znaczy autorytet. Ja mówię żołnierzowi, zrób to czy tamto, on musi to zrobić. Biada mu, gdyby nie zrobił. Ja mam autorytet i ja wiem, że ty masz autorytet nad chorobą, nad niemocą, nad przeciwnościami. Panie, powiedz tylko słowo. Ale kiedy Jezus zobaczył, jak uczniowie są w panice, pamiętacie, kiedy fale zalewają łódź, Jezus śpi i oni są przerażeni, mówią, Panie, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. A Jezus mówi, jakże to jeszcze wiary nie macie? Jeszcze ciągle nie macie wiary? Tyle oglądaliście cudów, tyle oglądaliście z mojej mocy. Jak myślicie, że po prostu to miałby być mój i wasz koniec? Popatrzcie, kiedy chodzimy z Bogiem, kiedy mamy społeczność z Bogiem, bez względu na to, jak wielka byłaby burza, jak wielkie byłyby przeciwności, możesz być pewny, ufny wierności Boga. Wiecie, my możemy nawet być w panice, ale nie wiemy, że nawet w tym wszystkim Bóg bierze nas na swoje ręce i nas przenosi, bo jest wierny, bo jest dobry, bo jest hojny. Tak więc wierz, ufaj, nie wątp. Jakub tutaj mówi wyraźnie, niech człowiek porzuci wszelkie wątpliwości. Wysłucha mnie Bóg czy nie? Odpowie czy nie? Da czy nie? Jeśli się modlisz, modlisz się, masz się modlić z ufnością, że Bóg będzie dokonywał swoich dzieł w twoim i w moim życiu, w naszym życiu. Myślę, że każdy z nas chciałby oglądać Boga pełnego mocy. Coś z tego doświadczamy, prawda? Przecież nie nawrócilibyśmy się bez działania mocy Bożej, mocy Ducha Świętego. Ale, moi drodzy, Bóg ma więcej i więcej. Tylko czy my nastawiamy serc, uszu, aby od Boga odbierać i prosić o rzeczy, które są dla każdego z nas? Dalej, kiedy czytam to, co Jakub pisze o modlitwie, te jego rady, to w tym czwartym rozdziale przepraszam,
Przepraszam, jeszcze w tym 8 wierszu tutaj tego pierwszego rozdziału. Bądź stały w całym swoim postępowaniu. Czyli inaczej mówiąc, bądź wierny Bogu. Trzymaj się. Wiersz 8 mówi, dlatego że on sam nie wie, czego chce, jest niestały w całym swoim postępowaniu. Taki, który wątpi. Ale ty bądź stały. Trzymaj się mocno Bożej drogi, tego, co Bóg mówi, i Bóg przyjdzie we właściwym czasie i odpowie. W 4 rozdziale czytamy o motywach, które są niezwykle ważne, kiedy się modlę. Jakub tutaj mówi, nie macie, bo nie prosicie. Ale kiedy już prosicie, to też w ogóle źle prosicie. Dlatego, że macie niewłaściwe motywy i też Bóg nie może was obdarzyć błogosławieństwem. I tutaj apostoł Jakub mówi wyraźnie, prosicie ku zaspokojeniu swoich własnych pragnień, przyjemności. Tam używa mocnych słów, pożądliwości, takiego hedonizmu, takiego samozadowolenia dla samego siebie i nic więcej. Tu jest, może przeczytam ten fragment teraz. Skąd wojny i skąd starcia między wami? Czy nie wynikają one z waszych namiętności, które toczą walkę w waszych członkach? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i wszczynacie spory. Nie macie, bo nie prosicie, a gdy prosicie, nie otrzymujecie, ponieważ niewłaściwie prosicie. Chcąc tym, co moglibyście otrzymać, zaspokoić swoje namiętności. A więc niewłaściwe motywy działania, motywy, którymi kieruje się taki człowiek, to by, żeby zaspokojone były jego własne pragnienia, przyjemności, ambicje. Po drugie, mówi o zazdrości, aby nasza modlitwa nie była motywowana zazdrością. Panie, pobłogosław mnie, bo tego pobłogosławiłeś tak obficie, to mnie też. Żeby nie kierowała nami zazdrość, ale autentyczne pragnienie Bożego błogosławieństwa dla Jego chwały. I trzecia bardzo ważna rzecz, przed którą ostrzega Jakub. A więc mówi tak, kiedy się modlisz, nie tylko miej wiarę, nie tylko trwaj w Bogu, ale bądź tym, który ma właściwe motywy swojej modlitwy. Nie szukaj dla zaspokojenia swoich własnych pragnień i przyjemności. Nie z zazdrości. Ale też mówi, nie jak ten, który żyje w przyjaźni ze światem. Dosłownie tutaj jest to słowo wiarołomni w 4 wierszu, 4 rozdziału oznacza cudzołożni. Niektóre tłumaczenia mówią, cudzołożnicy i cudzołożnice. Nie bądźcie cudzołożnikami i cudzołożnicami, które z jednej strony chcecie coś od Boga, a z drugiej strony całym sobą jakby jesteście pochłonięci przez to, co jest świeckie, co jest w tym świecie. A my wiemy, że to, co jest w tym świecie, Bogu się nie może podobać. W 1 liście Jana 2:15-17 czytamy, że świat to jest pożądliwość ciała, oczu i pycha życia. I dalej też Jakub tutaj pisze w tym 4 rozdziale, Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornym daje łaskę. A więc jeżeli się modlicie o coś, miejcie właściwe motywy. Nie ku zaspokajaniu swoich pragnień, ambicji, zazdrości. Nie bądźcie też tymi, którzy oczekujecie, że coś może od Boga otrzymacie, ale wasz sposób myślenia, zachowania jest całkowicie świecki. Oddani jesteście świeckim przyjemnościom, świeckim rzeczom, świeckim sprawom. Wiecie, to czasami to bardzo niezauważalnie może przechodzić, ale jesteśmy pod ogromnym wpływem, naciskiem tego świata na nasze życie. I rzeczywiście, żeby zachować swój umysł w takiej właściwej kondycji i trzeźwości, to muszę oczyszczać mój umysł Słowem Bożym. Nie wiem, ile czasu spędzasz z Bożym Słowem w ciągu dnia. Popatrzcie, tyle informacji przychodzi do naszego umysłu.
I wiecie, czasami siadam i czytam sobie Biblię dla samego czytania, czy czytam Stary Testament. To jest tak jak czysta woda, która opłukuje mój umysł. Pozwala mi jasno widzieć, rozumieć świętość, wielkość, sprawiedliwość Boga. Wystarczy, że czytam. I ta prawda, ta woda czysta Bożego Słowa obmywa mój umysł, mój sposób myślenia. Sprawia, że mówię, aha, Bóg jest taki, Bóg jest taki. Chroni to, oczyszcza nasz umysł. Tak więc, jeżeli chcemy odbierać od Boga błogosławieństwo, chcemy, żeby nasza modlitwa była wysłuchana, sprawdźmy nasze motywy działań, służby i modlitw. Dlaczego w ogóle się modlę? Chodzi o mnie czy o Boga? Chodzi o mnie czy o Kościół? O co chodzi? Po szóste, mam poddać się Bogu. Wiersz siódmy mówi, podporządkujcie się zatem Bogu. Kiedy się modlę, mam być poddany, podporządkowany Bogu. Czyli powinienem oczyścić, tutaj dalej jest napisane tak, żeby obmyć ręce, oczyścić serca, przestać być chwiejny. Mam to zrobić ze swoim własnym życiem, ze swoim sercem, ze swoimi myślami. Bądź poddany. Trudno, żeby Bóg błogosławił kogoś, kto się Bogu sprzeciwia. Nie jest posłuszny, ucieka od tego, co Bóg mówi w swoim świętym słowie. Ale kiedy jesteśmy poddani, podporządkowani Bogu, wtedy Bóg odpowiada. I druga bardzo ważna rzecz, kolejna bardzo ważna rzecz, on mówi nie tylko podporządkujcie się Bogu, ale przeciwstaw się diabłu. Drodzy, im bardziej nam zależy na Bogu, na Bożych rzeczach, tym bardziej też będziemy atakowani przez przeciwnika. On będzie robił wszystko, żeby ciebie zniechęcić do modlitwy, zniechęcić do Bożego Słowa. Kiedy byliśmy tutaj z Mateuszem we wtorek na modlitwie, ostatnio przez dwa wtorki jesteśmy tu we dwójkę. On mówi, jeden z pastorów pyta osoby młodej, która przychodzi, mówi, pastorze, pomóc się o mnie, bo mam, przeżywam to i tamto. On mówi, okej, ale powiedz mi tak, ile ty czytasz Bożego Słowa dziennie? Godzinę? No nie. Pół godziny? Nie. 10 minut? Nie. 5 minut? Nie. To ile czytasz Bożego Słowa dziennie? No może minutę. Przeczytam zdanie. To mówi, ja się nie będę o ciebie modlił. Słuchajcie, ile my się modlimy w ciągu dnia o siebie, o bliskich, o Kościół? Ile? Godzinę? Pół? 20 minut? 10? 5? Ile? W niedzielę mówiłem o tym, bo też byłem poruszony, jak niezwykle, zresztą modlitwa jest kluczową rzeczą w życiu każdego z nas. Bez modlitwy. Nic, nie możemy spodziewać się tak naprawdę niczego od Boga. To modlitwa jest w stanie poruszyć serce, rękę Bożą. I kiedy czytam teraz taką książkę na temat przebudzeń w wieku XVII, XVIII, XIX, tam wszystko zaczynało się, że pojawili się jacyś, w cudzysłowie, szaleńcy, którzy zaczęli się modlić. Zaczęli wołać. Jak czytam historię przebudzenia za Wesleya, to jest pierwsza połowa XVIII wieku i opisuje stan duchowy Anglii. W tamtym czasie Anglia liczyła 5,5 miliona mieszkańców, wyobraźcie sobie. Dzisiaj chyba ma 60, nie? 5,5 miliona. A mówi, zepsucie było tak ogromne, niewyobrażalne. Pijaństwo, przekleństwo, niemoralność. Mówi, każdy gospody miały taką reklamę. Za pensa się upijesz jeszcze, za dwa pensy się upijesz i dostaniesz jeszcze trochę siana pod głowę, żebyś później mógł się wyspać po tym pijaństwie.
Już nie mówiąc o innych rzeczach pełnych niemoralności. Tak ogromne zepsucie było. I ci ludzie stanęli i zaczęli wołać do Boga, aby Bóg coś zrobił. Ja wiem, że my jesteśmy trochę w innym czasie. Ale oni wołali do Boga. I wiecie, Bóg w odpowiedzi na ich wołanie, na ich modlitwę zaczął działać. Tak, oni nawet nie wiedzieli, nie spodziewali się, że aż w ten sposób Bóg będzie działał. Mówi, kiedy po raz pierwszy zaczęli robić na otwartym powietrzu nabożeństwa, szli do ludzi i głosili. Mówi, zbierało się do 20 tysięcy ludzi. Bez mikrofonów, bez nagłośnienia. Stawali i wzywali ludzi do upamiętania. Mówi, górnicy, ludzie prości, mówi, słuchali, a mówi, po ich policzkach spływały łzy. Mówi, na jednym z nabożeństw przez 1,5 godziny cały tłum ludzi płakał nad swoimi grzechami, wołając do Boga o przebaczenie. Dlaczego? Dlatego, że ktoś zaczął się modlić, pozwolił się poruszyć przez Ducha Świętego i zaczął wołać do Boga. Niesamowite rzeczy się działy. Ale ci, którzy głosili, powiem wam, też byli pod niesamowitą presją. To nie było takie proste. Wesley, Whitefield, ci, którzy wtedy głosili Ewangelię, ledwo czasami uchodzili z życiem. Byli obrzucani zgniłymi jajami, zdechłymi kotami, kamieniami. To się wszystko tak rozgrywało, ale oni szli dalej i głosili, bo rozumieli, że ludzie, jeśli nie usłyszą Ewangelii, pójdą na wieczne zatracenie. A Bóg się w niesamowity sposób przyznawał. A więc musimy nie tylko poddać się Bogu, kiedy się modlimy. Muszę sprawdzić swoje serce, czy jestem poddany Bogu, czy jestem w Jego woli, ale też muszę przeciwstawić się diabłu, który mnie chce obciążyć różnego rodzaju troskami, sytuacjami. Tam jest wyraźnie, Piotr pisze w 5 rozdziale, przeciwstawcie się diabłu. Tam jest w tym kontekście różnego rodzaju trosk, które diabeł próbuje na nas wrzucić. Jakub wzywa, chodźcie w Bożej sprawiedliwości. Wyraźnie wzywa nas do takiego postępowania w sprawiedliwości przed obliczem Boga. Zbliżcie się do Boga, zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy, oczyście serca, wy chwiejni. A więc, żebyśmy tak tego rodzaju ludźmi nie byli. Mówi, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Ale biada mi, gdybym ja sam siebie uważał z siebie za sprawiedliwego, nie? Moja sprawiedliwość jest sprawiedliwością podarowaną z łaski. To jest sprawiedliwość Chrystusa. Ale Jakub na koniec tego listu mówi, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Kiedy popatrzysz na swoje życie, popatrz tak, jak mówi Słowo Boże, jesteś usprawiedliwiony przez krew Jezusa Chrystusa. Jesteś Bożym dzieckiem. Jesteś oddzielony, poświęcony dla Boga. A więc jeżeli modlisz się i należysz do Niego, modlisz się w imieniu Jezusa, oto Bóg obiecuje, że tak jak Eliasza jest w stanie wysłuchać ciebie. Bo tam jest takie ciekawe słowo. Eliasz był człowiekiem podobnym, dosłownie mającym takie same uczucia, emocje, odczucia, doznania, takie jak my dzisiaj mamy. I Eliasz się modlił i nie było deszczu przez 3 lata. I później się modlił i Bóg spuścił deszcz. Dlaczego Eliasz się modlił? Znacie tą historię, dlaczego się modlił? Jak czytamy 16 rozdział 1 Królewskiej, końcówkę, w tym czasie w Izraelu rządził najbardziej bezbożny król, król Achab. I miał bardzo bezbożną żonę Izabel. Wybudował świątynię dla Baala, dla Asztarty, bogów płodności i urodzaju w Izraelu. Ale Eliasz zaczął się modlić. Bóg usłyszał Boga i Bóg mówi, idź tam do niego i zapowiedz, nie będzie deszczu. Znalazł się człowiek pośród ogromnej duchowej ciemności i zepsucia, który przejął się sprawą Boga. I Bóg mówi, usłyszał Boga i poszedł.
nie będzie na moje słowo deszczu. Wiecie, że puszczano za nim, posyłano listy gończe, szukano go wszędzie, nie mogli go znaleźć, bo Bóg go ukrył, schował go. Ale wszystko zaczęło się od człowieka Bożego, który zaczął się modlić. Drodzy, diabeł robi wszystko, żebyśmy się nie modlili. Żebyśmy byli tak zajęci, tak urobieni, żebyśmy nie mieli czasu na modlitwę, bo on wie, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. On wie, że Bóg odpowiada na modlitwy. A jeśli Kościół się przestaje modlić, przychodzi duchowa śmierć. I dla Kościoła, i dla świata. Tak więc on się modlił i się usilnie modlił. Usilnie się modlił. Czy Bóg może, popatrzcie, czy nie powinniśmy być przejęci, drodzy, wszyscy my, przejęci tym, Panie, daj nam oglądać dusze zbawiane pośród nas. Ludzi, którzy są zbawiani i przydawani do Kościoła. Czy to nie powinno być wołanie, kiedy się zgromadzamy tutaj i powiedz, Boże, zrób coś. Użyj nas, pobłogosław nas. Czy nie jest czymś właściwym, gdyby Kościół, gdybyśmy my, kiedy tutaj przychodzimy, nie prosili, nie wołali do Boga, Boże, chrzcij w Duchu Świętym, daj pragnienie Twoim dzieciom napełnienia mocą z wysokości. Panie, uzdrawiaj chorych. Powiedzcie, czy nie powinniśmy się tak modlić? Czy nie powinniśmy o to wołać? No bo jeżeli my nie będziemy wołać, to kto? Jeżeli my nie będziemy prosić konkretnie, to jak? Ludzie zaczęli to robić i Bóg się zaczął przyznawać. Ale to musi być w nas, w naszych sercach. Pamiętacie, będę kończył już. Pamiętacie Pawła i Sylasa, którzy są w więzieniu. I tam jest napisane, o północy zaczęli się modlić i śpiewem wielbili Boga. Przecież mogliby tam spać, mogliby tam umęczeni siedzieć. Oni zaczęli się modlić. Nie jest powiedziane nam, o co się modlili, ale modlili się do Boga i wielbili Boga. Miejsce, to więzienie, to ciemne miejsce, oni byli do najgłębszego lochu wrzuceni, jakby duchowo rozświetliło się ich modlitwą. I zatrzęsło się miejsce. Dlaczego zaczęli się modlić? Strażnik więzienny został zbawiony, jego dom został zbawiony. Ludzie zaczęli widzieć moc Bożą, bo zaczęli się modlić. Dzieje apostolskie 13:1-3 odprawiali służbę pańską, zbór w Antiochii, modlili się i rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula, bo się modlili. A pamiętacie, jak Piotr, Jakub został ścięty przez Heroda, a Piotr został uwięziony i miał być po świętach, po przaśnikach, po pasrze miał być ścięty, zabity. Tam jest napisane, i zbór modlił się za nim nieustannie. I Bóg posyła anioła, który rozwiązuje jego więzy. Żadni strażnicy nie byli w stanie go zatrzymać. Dlaczego? Bo oni się modlili. Drodzy, obyśmy tak się modlili i wielbili Boga, aby zatrzęsła się ziemia ludzkich serc, naszych bliskich ludzi wokół nas. Jakub nie tylko praktykował, albo inaczej, przede wszystkim dlatego, że praktykował, może nas uczyć, jak mamy się modlić. Chcemy powstać, aby się modlić. Aby się modlić, wykorzystajmy może parę tych chwil. Zacznijmy wołać do Boga. Zacznijmy prosić Boga. Nie bójmy się, nie wstydźmy i nie bójmy się tego. Kościół powinien się modlić, czyli otwierać swoje
usta i mówić konkretnie, czego, Panie, pragniemy, czego oczekujemy, o co Cię prosimy. Ale musimy zacząć się modlić. I wtedy niebo może być poruszone. Zachęcam Was, drodzy, teraz mamy czas, aby się modlić. Będzie jutro grupa w Pszczynie, może będzie parę głosów. Panie, błogosław ten czas. Błogosław niedzielne zgromadzenie. Panie, błogosław mój dom. Panie, dotykaj moich sąsiadów. Drodzy, chciejmy się modlić. Przejdźmy do praktyki. Od tego, co słuchamy, przejdźmy do praktyki. Boże, tak dziękuję Ci za nas tutaj zgromadzonych. Dziękuję Ci, że Twoje obietnice są tak i amen. Dziękuję Ci, Boże, że Twoja obietnica jest wyraźna, proście, a będzie Wam dane. Boże, modlimy się i tak dziękuję Ci, że wysłuchałeś naszej modlitwy o tą teren, o tą ziemię, która będzie nam przepisana. Panie, dziękuję Ci, że wysłuchałeś wiele modlitw, Panie, odnośnie tego budynku. Chrztów, Panie. Ale modlimy się, Boże, wołamy do Ciebie, abyś napełnił to miejsce swoimi chwalcami, abyś użył mnie i każdego z nas, jak tutaj jesteśmy i tych, których nie ma. Boże, aby w nas było to wołanie do Ciebie o ratowanie zgubionych ludzi, Panie, czy naszych bliskich, naszych, w naszych domach. Boże, wejrzyj na nas, pobudź nas, Duchu Święty, przyjdź nam z pomocą. Tobie niech będzie chwała. Amen.